jesteśmy w połowie 30. edycji Festiwalu Filmów Młodego Widza, ale kino. Proszę powiedzieć coś o tym, o atmosferze tegorocznej edycji festiwalu. A myślę, że na razie jest bardzo dobrze. Rozsądek uczy mnie, żeby nigdy nie chwalić dnia przed zachodem słońca, więc nie będę zbyt wielu pochwał pod adresem własnego festiwalu w tej chwili wygłaszał, ale rzeczywiście wszystko dzieje się, powiedzmy, tak jak sobie zaplanowaliśmy. Doszły wszystkie filmy, to wbrew pozorom nie jest takie łatwe. Przypomnę, pokazujemy tutaj 140 filmów. Widownia wypełnia się widzami, to też niezwykle cieszy. Są wszyscy goście. No tak, czegoż więcej wymagać od festiwalu. Za oknem pada śnieg, ale też tak akurat mieliśmy tutaj gościa z Izraela, chłopca, który grał główną rolę w filmie Igor i powrót żurawi. Proszę sobie wyobrazić, że jego marzeniem było zobaczyć taki fajny śnieg na żywo w bodajże wtorek. Siedzieliśmy tutaj w biurze przy stole i ja mu obiecałem, że następnego dnia śnieg będzie. Następnego dnia rano za oknem było zupełnie biało. Festiwal spełnia marzenia dzieci. W Polsce jest niewiele festiwali, które są tylko i wyłącznie poświęcone filmom dla dzieci. Proszę powiedzieć, dlaczego warto robić takie imprezy jak ta poznańska? Trzeba je robić w każdym kraju na świecie, myślę. Chociaż powody mogą się trochę różnić w tych krajach, w których istnieje lepszy system dystrybucji, to często jest tak, że festiwal jest zwiastunem tych filmów, które potem dzieci będą mogły obejrzeć w kinach. U nas festiwal ma w ogóle powiedzieć o tym, że takie kino istnieje, więc festiwal jest takim oknem na świat dla polskiej opinii publicznej w kwestii kina dziecięcego i młodzieżowego. Filmy na festiwalu ocenia profesjonalne jury, ale swoje nagrody przyznają również młodzi widzowie. To jest taka tradycja wielu festiwali filmów dziecięcych, filmów młodzieżowych, festiwali filmów młodzieżowych rzeczywiście, że oceniają wspólnie i dzieci, i młodzież, i profesjonaliści. Różnie to bywa, czasami te oceny się pokrywają, czasami się dramatycznie różnią. Ja pamiętam, przed laty mieliśmy taką sytuację, że film, który jury całkowicie zanegowało, dostał główną nagrodę dzieci. To dobrze, że tak właśnie można się spierać za pomocą opinii o filmach i w ten sposób chyba też kształtuje się jakieś przekonanie o tym, jakie to kino powinno być. Filmy są bardzo różne, bardzo, bardzo różne gatunki dla dzieci i młodszych, i bardzo małych, i starszych, i oczywiście no, ta druga grupa wiekowa, czyli dla młodego widza. Z wszystkich rejonów świata właściwie filmy oglądamy i no, ja znalazłam parę bardzo, bardzo ciekawych tytułów tutaj. Ocenia Pani tutaj filmy, ale podczas poprzednich edycji festiwalu Pani filmy były oceniane przez innych i zdobywały również nagrody. No tak, to bardzo miłe, ale tak naprawdę ja z poznańskim festiwalem jestem zaprzyjaźniona od bardzo, bardzo dawna, bo jak byłam małą dziewczynką, to mama pewnego wieczoru przywiozła złote koziołki za swój film, a później jeszcze raz chyba złote, srebrne i brązowe, także trzymałam kciuki za ten festiwal od dawna. Znaczy to nie był festiwal, ale kino, ale w każdym razie był poznański festiwal filmów dziecięcych się odbywał. Jest Pani jedną z niewielu osób, niewielu reżyserów w Polsce, którzy robią filmy dla młodych widzów. Ja szczerze mówiąc nigdy nie myślę o widzu, znaczy o wieku widza, czy to ma być bardzo młody, czy średni, czy ktoś stary. Mnie się wydaje, że najważniejsze w tym, jeśli się ktoś decyduje, realizator, reżyser, jeśli się decyduje na opowiadanie historii dziecinnej, czy historii o dzieciach, to żeby te dzieci i ewentualnych odbiorców, widzów, traktować bardzo poważnie i w momencie, kiedy uda się reżyserowi, czy później już filmowi po prostu zaprosić taką młodą osobę do środka, jakby do historii, która się dzieje przed jego oczyma, no to jest bardzo, bardzo wdzięczny widz. Jest pan
twórcą animacji lalkowych dla dzieci, z kultowymi bohaterami, których możemy tutaj zobaczyć, Miśko, Largol, Pingwin Pikpok i Smok Barnama. Proszę powiedzieć, dlaczego zajął się pan animacją lalkową? W tym czasie, kiedy ja kończyłem studia, a była to połowa lat 50. ubiegłego stulecia, były jakby dwie klasyczne metody. Film rysunkowy i film lalkowy. W filmie rysunkowym reżyser musiał rozdać pracę wielkiemu zespołowi, animatorom, fazistom, konturzystom, dekoratorom. I musiał panować nad wielkim zespołem. Natomiast w filmie lalkowym odpowiedzialność była taka bardziej jednoosobowa. Po prostu łatwiej było zapanować nad materiałem i te filmy, te krótkie filmy, jakie wtedy powstawały, lalkowe, one były autorskie. W tym czasie filmy, tak jak ja to oceniałem, filmy lalkowe polskie były dosyć takie statyczne i nie za dobre miały scenariusze. No ja postanowiłem, że będę robił takie filmy, żeby było więcej akcji, żeby były zabawne gegi i żeby suma tych różnych sytuacji gegów, żeby dawała jakąś puentę na koniec. I pana zdaniem, dlaczego warto robić filmy dla dzieci i dla młodzieży? No, przede wszystkim powinna być jakaś odtrutka na te filmy takie sformatowane, amerykańskie, robione techniką komputerową, które, jakby to powiedzieć, nie opowiadają o tym, co dziecko widzi dookoła siebie, tylko to są jakieś egzotyczne historie, jakby nie pasujące do rzeczywistości, które dziecko widzi. Films here at the festival. Can you tell us something about your impressions? Well, I was very impressed with the selection of films. There's really a huge variety, and so it will be a difficult decision in terms of judging the films. There are so many best films, I think it's impossible to make a choice that will ever be really perfect. But I'm really enjoying seeing the films and the huge variety from everywhere in the world. It's a very, very broad range of films in terms of technique and short, feature-length films, all kinds. And I'm enjoying seeing it with the children in the audience. I don't always see them with the audience, and that is really a treat. There are also Polish productions, so can you tell us something about them? I know we are going to pick a film, best Polish film, and I'm delighted, I'm very happy to say that there are a lot of very good Polish films, and I'm really very, very happy. There's no problem in giving an award to a Polish film because there are a lot of good ones. And so yes, I was very, the three of us on the jury have been really impressed with the work. It's great. Why you decided to make as your feature debut a film for kids, for young audience? Well, the decision, you know, sometimes you don't choose things. I mean, you choose, but the life brings you and opportunities. So this was this kind of thing. This script was offered to me, actually, by a screenwriter who adapted it from a book. And I think I myself would never get to this book because I never was oriented to children movies. But when I read it, I thought it's a good story. And I felt a personal connection to it since I also immigrated as a young kid from Belarus to Israel. And I thought I should go for it. Even it was very surprising for me that my first debut feature will be for kids, but I'm really glad I did it. Your film has already been shown in different countries, in many festivals all over the world, and also here in Poland, in Poznań. Can you tell me what are the impressions of viewers, the adult audience and the young audience? First of all, I'm very surprised that a lot of adult audience really like it. I mean, really like it. Not as, it's a nice movie for my kid, but for themselves. And I'm happy because, well, I wanted to make a movie which is not only for the kids. I wanted to make a movie that adults can enjoy it just as their kids. So it was a challenge,
And I feel that the challenge, at least partially, it succeeded, because adults really react very good and they say, oh, I want my kids to watch it, and but I enjoyed it also. So this was the surprising reaction. As for kids, well, kids are a very cruel audience. If they don't like something, they tell you that. But meanwhile, I must tell, they're not that cruel to me. So mostly we hear positive responses, and it's heartwarming for me. What do you think about generally about films for children and young people? Because, for example, in Poland we don't produce a lot of them. I don't know how it is in Israel, for example, if you make many productions, but do you think is it necessary to produce these films? Well, in Israel we have the same problem or same situation. We don't have much films for children. At least for cinemas it's very, very, very few. I can, name them like one by one. It will be four or five films for the last 7-8 years, I think. And most of them didn't even get to the wide audience. They got very limited release in cinemas. I think it's a shame. I think it's important for every country to have its own cinema for kids. Because it's a part of culture of every nation, of every country, part of some of its life. Because kids, they really perceive a lot of things from cinema. They can learn, they can study. Not necessarily it's about the drama or the plot. Some people, they see their lives, they see, and they can recognize themselves, their relatives, their close people in them. Because, what's the problem with children's cinema? It's all American Hollywood productions. They're great, they're wonderful, but they're fantasies. And I think, a children's cinema should be. It shouldn't try to compete with this kind of movies, with this kind of grandiose, fantastic productions. It should try to be smaller, and more realistic, and more close to the daily life of kids watching it. I think it's important. Polski Instytut Sztuki Filmowej wspiera bardzo wiele wydarzeń filmowych w Polsce. Między innymi są to festiwale dla dzieci i jednym z nich jest Festiwal Filmów Młodego Widza, ale Kino w Poznaniu. Oczywiście to śmiało można powiedzieć, że to jest największa tego typu impreza w Polsce. Począwszy od ilości filmów pokazywanych, jak i też widowni, którą gromadzi, i ilości gości, którzy pojawiają się na festiwalu, więc to zupełnie zrozumiałe, że od samego początku istnienia Instytutu pomagamy festiwalowi, ale kino się rozwijać. Ponieważ tutaj możemy zobaczyć produkcje, prawda, z całego świata, zrobione specjalnie dla dzieci i młodzieży, PISF również wspiera te filmy. Staramy się również, żeby tworzył się klimat do przywrócenia większej ilości i jakby ponownego produkowania filmów dla dzieci. Trudno mówić o tym, żebyśmy na nadmiar filmów polskich dla dzieci cierpieli. Dlatego po pierwsze Instytut przeznacza pieniądze na produkcję filmów dla dzieci, ale też próbuje animować pewne sytuacje, w których być może łatwiej będzie te filmy tworzyć. Na festiwalu jest obecna w tym roku wystawa zorganizowana przez PIS z okazji 65 lat polskiej animacji dla dzieci. Zostaliśmy zaproszeni z tą wystawą, a kiedy myśleliśmy o jej przygotowaniu, to taki nam cel przyświecał, żeby towarzyszyła dużym wydarzeniom filmowym, żeby odwiedzała wiele miejsc w Polsce, i rzeczywiście muszę powiedzieć, że z tego co pamiętam, to wystawa ma już zapełniony karnecik do końca przyszłego roku, łącznie z wycieczką zagraniczną pierwszą, bo pojedzie również do Wilna. Prowadziłaś warsztaty dla nauczycieli. Czy możesz powiedzieć, jakie tematy były tutaj poruszane?
Już w zeszłym roku zaczęliśmy właśnie takie cykle spotkań z młodymi filmowcami podczas festiwalu Młodego Widza Ale Kino, bo chcemy ich przekonać do tego, że warto kręcić jednak filmy skierowane do tego najmłodszego odbiorcy, czy do młodzieży. W tym roku poszerzyliśmy ten projekt o właśnie takie dyskusje z nauczycielami, bo nauczyciele najwięcej czasu spędzają właśnie z młodzieżą i doskonale wiedzą, czego młodzież oczekuje po filmach, które ogląda. Rozmowy z młodymi filmowcami głównie dotyczyły tego, jaka problematyka jest oczekiwana przez młodzież. Rozmowy z producentami bardziej skupiły się na tym, czego nauczyciele oczekują od przemysłu filmowego ogólnie. I okazuje się, że właśnie jest bardzo duży problem z dotarciem do krótkometrażowych filmów, które nauczyciele szczególnie chcieliby pokazywać młodzieży. I mam nadzieję też, że uda nam się właśnie rozpocząć współpracę ze szkołami filmowymi, ponieważ szkoły filmowe mają ogromne archiwa z etiudami realizowanymi przez studentów i te filmy są bardzo często ciekawe i wartościowe i nauczyciele z chęcią by właśnie takie filmy wykorzystywali w swojej pracy. Filmoteka szkolna jest już obecna po raz kolejny na festiwalu, ale po raz pierwszy w tym roku zostało utworzone studio filmoteki szkolnej. Zaprosiliśmy młodych filmowców, licealistów, to tych najmłodszych filmowców, licealistów, gimnazjalistów, do stworzenia relacji z festiwalu, z tego, co tutaj się dzieje. Tą grupą młodzieży opiekuje się pani Dorota Latour i pan Maciej Jabłoński. Mamy młodzież, która brała udział już wcześniej w warsztatach organizowanych przez panią Dorotę, ale także w tym roku przy okazji tej pierwszej edycji studia zaprosiliśmy do współpracy młodzież z gimnazjum nr 58 w Poznaniu. Jakie są Twoje wrażenia z tegorocznej edycji festiwalu Ale Kino? Ja niesamowicie lubię oglądać filmy właśnie z najmłodszymi widzami, z dziesięciolatkami, bo siedzenie na widowni i słuchanie komentarzy tych dzieci jest bardzo pouczające, bo one nie mają żadnych ograniczeń i to, co im przyjdzie do głowy, to co im się podoba albo nie podoba, to po prostu od razu głośno wypowiadają. I też takim mottem dzisiejszych spotkań, które prowadziłam właśnie z producentami, filmowcami i nauczycielami, była sentencja, którą usłyszałam, sentencja, zdanie, które jeden z dziesięciolatków powiedział do kolegi przed filmem. Mam nadzieję, że to będzie film, a nie bajka.